Witajcie wszyscy bardzo serdecznie i gorąco na moim kanale w kolejnym odcinku. Pewnie wielu z was nie wiedziało, że możecie w kotle zdobyć tego kabaczka, czyli kabaczek zarazy. Nawet samo starstwo się skapnęło, że nikt nie ogarnął, że można go zdobyć, bo wstawili post tipami o tym. Ale ogólnie jest to strasznie zagmatwana sprawa. W tym kotle można zdobyć kabaczka. Oczywiście, wiecie, macie bardzo małe szanse na to, żeby go zdobyć, bo aktualnie, jak czytam komentarze na Instagramie, nikt go nie zdobył, także naprawdę jest to bardzo ciekawe. Ale może przybliżmy się bardziej do tego posta i go sobie w ogóle przeczytajmy, bo jest tam wiele fałszywych informacji. Halloweenowe tipy od Savage Squash. Gdy poznasz Karn, uczennicę wiedźmy w twierdzę galopującego. Odblokujesz codzienną misję i korzystanie z kociołka. Kocioł może być używany raz na godzinę do mikstur. Jest to nieprawda, ponieważ kocioł może być więcej razy używany na godzinę niż raz. Sama robiłam to nawet na live'ie i jakby robię to cały czas, więc naprawdę nie wiem skąd oni mają takie informacje, bo to naprawdę nie jest żaden problem, żeby zrobić kilka mikstur na godzinę. Dziwne bardzo, serio. Żeby aż tak nie chciałam się sprawdzić? Nie wiem, coś mi w tym nie pasuje, serio. I oczywiście wszystkie posty są przetłumaczone, bo oczywiście są po angielsku. Później mamy składniki, jakie potrzebujemy. I to też jest śmieszne, ponieważ jest tutaj na przykład składnik mood, czyli błoto. A w składnikach do kotła nie mamy błota, tylko mamy popiół, więc naprawdę nie wiem skąd oni biorą takie informacje. Nie wiem, kto robił ten post. No nikt kompetentny, naprawdę. Patrzcie. No błota tutaj na pewno nie ma, jest tylko popiół. Wskazówki. 3 składniki dowolne z listy i z tego się robi nam jedna porcja mikstury. I później sparzenie raz na godzinę dziennie zgodnie z życzeniem. Jest to nieprawda, mówię to kolejny raz, ponieważ można robić to więcej razy na godzinę. Aby aktywować swoją miksturę, po prostu daj tanie składniki znalezione porozrzucone po całej twierdzy. Niektóre składniki są rzadsze niż inne i dają lepsze nagrody. Dodatkowo możesz posypać odłamkami duszy do kociołka, aby poprawić jakość nagrody. Odłamki duszy można znaleźć w kilku miejscach. I po całej twierdzy są różne rzeczy. I podrzucę wam w opisie linki do filmu, gdzie macie lokalizację każdego poszczególnego dnia. I po prostu możecie sobie bez problemu poszukać. Ja zaraz to zrobię z wami. I po prostu popróbujemy sobie kilka razy tego kotła, aczkolwiek bardzo wątpię, że nam się udało, no ale zawsze warto spróbować. I później mamy dodatkowe wskazówki. Nowe składniki pojawiają się w twierdzy przez cały czas, więc kontynuuj eksplorację. Im więcej codziennych zadań wykonasz, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz mojego przyjaciela. Nie myć z tą dynią, ponieważ się ją zdobywa za polowanie na dynię. Też się raz pomyliłam i myślałam, że jest z kotła, ale nie. Ona jest z polowania na dynię. Też w ogóle ciekawe, jak działa to polowanie na dynię, bo ogólnie mam tą dynię, w ogóle nie wiem skąd i kiedy ona się pojawiła, ponieważ jej wcześniej nie miałam, więc no to jest bardzo dziwne i nie rozumiem tego, bo jak robiłam to polowanie na dynię, to dostawałam tylko te okruchy duszy, które i tak mi przybywało do ekwipunku, więc naprawdę nie czaję tego. I później szczęśliwego ważenia mikstur. Dobra, teraz poszukamy sobie tych wszystkich rzeczy i porozmawiamy w ogóle o tym poście. Okej, puściłam sobie filmik i teraz będziemy sobie szukać wszystkich składników. Ogólnie ten post jest bardzo śmieszny, ponieważ mi się wydaje, że po prostu starcy by go opublikowało przez to, że totalnie nikt nie ogarnął, że w kotle można zdobyć tą dynkę. Ponieważ no nikt jej jeszcze nie zdobył i skąd mieliśmy wiedzieć, że można ją w ogóle zdobyć. Ogólnie obejrzałam wiele filmów zagranicznych, czy ktoś jednak nie znalazł jakiegoś magicznego tipu, jak zdobyć te dynki. Zagraniczni twórcy mają właśnie podobne zdanie do mnie, że właśnie starstwo było zamieściło ten post, ponieważ no nikt nie ogarnął, że w tym kotle można w ogóle zdobyć te dynie. Szukałam komentarze, no nie znalazłam komentarza, w którym ktoś pisze, że znalazł te dynie. Więc naprawdę nie wiem, jak oni to zrobili, czy w ogóle może za kilka dni będzie się dało je dopiero zdobyć. No nie wiem, naprawdę. Dobrze przynajmniej, że zamieścili ten post, żeby nas jakokolwiek poinformować. Ale jest to i tak bardzo słabo, bo mało osób ma Instagrama jednak, którzy grają w Star Stable. No bo jednak Star Stable'owa społeczność to młodsze osoby. Także niewiele z nich ma jednak Instagrama. Sama jakość tego posta jest naprawdę bardzo żenująca. No ponieważ jest tam naprawdę bardzo dużo błędów. W kotle można robić kilka mikstur podczas godziny, a nie tylko jedną. Albo na przykład z tym błotem. No błota tutaj nie ma, jest tylko popiół. Jeżeli chodzi o błędy w Star Stable na Halloween, to patrzcie, mam 5 okruchów duszy i idąc dalej śladem błędów, to nie mogę wymienić rumianka, chociaż go mam. Tak samo inne przymioty, ja mam prawie wszystkie i pokazuje mi się, że ich nie mam. Naprawdę nie rozumiem, o co w tym chodzi. Bo nie wydaje mi się, żebym coś ja źle robiła, to po prostu jest chyba źle zrobione. Nie wiem, przyloguję się i może wtedy zadziała.
Okej, jestem z powrotem w grze. I sprawdźmy, czy teraz działa wszystko. Dalej nie działa. Ostatnio też miałam taki problem, teraz właśnie widzę go na ekranie, że przez dłuższy czas na live nie mogłam kliknąć tych ogrochów duszy. Jest, mam wszystko. No nie, nie mogę tego kliknąć! No znowu! Po prostu mnie tak denerwuje. Czemu ja mogę nic innego wymienić? Tylko to muszę i to nie mogę kliknąć tego. Żebyś mi wytłumaczył, jak ja to zrobić w takim wypadku, jak nie mogę tego kliknąć? Z nie wiadomo jakiej przyczyny, więc nawet do mnie zaprezentuje tego, jak ja ważę te mikstury, ponieważ coś się zepsuło. Teraz nagle pokazuje mi się, że nie mam rumianku i sprawdziłam ekwipunek i faktycznie go chyba nie mam. Jakby nie widzę go teraz, dobra, to poszukamy go po prostu. Nie wiem, dlaczego wtedy pokazywało mi, że go mam. Nie wiem, to jest bardzo dziwne. Też jest śmieszne w ogóle, że mam tutaj ingredients, czyli składniki po angielsku. Ja gram na polskiej wersji, więc nie wiem, czy mam ingredients, a nie składniki. To też jest dziwne. Dobra, mamy wszystko, wow. Tak. Dostaliśmy. Nic, okej. Może z drugim razem. Dobra, mamy większość składników. Także po prostu zrobimy sobie po kolei. Wiem na pewno, że z tego się też dostaje proszki. I czasami jakieś ciuchy. No i można dostać jakimś cudem kabaczki. To jest w ogóle śmieszne, bo ja to siodło już miałam. Więc nie wiem, po co nim dajmy kolejny raz to samo siodło. To jest bez sensu. I co? I nic? Okej, sam proszek. No właśnie, tak czy siak zrobiłam to 3 razy podczas godziny. A jeszcze, jak kilka razy sobie tak poklikamy, to powinno ogólnie zadziałać. Widzicie? Działa. I co? Robię to 4 raz podczas godziny, czyli jednak się da, widzicie? Dziwne, naprawdę. Kto by się tego spodziewał? No nikt. I kolejny błąd, ponieważ jeden czaplak mam i to jest mój 3 ten sam czaplak. Nie wiem, jak oni to naprawdę zrobili. Widzicie? Mój 3 czaplak w tym roku. I to taki sam. Nie wiem, strasznie bez sensu to zrobili. Nie wiem, jak oni robili ten kocioł. Jest bardzo niedopracowany. Ogólnie Halloween, no spoko zrobili. Fajny był zamysł. No ale naprawdę dużo błędów. No 2 te same siodła. No średnio, naprawdę średnio. Proszki spoko, bo proszki mogą się powtarzać, bo mam jakieś daty ważności czy coś. No ale siodło... No nie, no dziwnie strasznie. W każdym razie dajcie znać, co wy myślicie o tych kabaczkach i czy wam może udało się jakoś zdobyć. Także mam nadzieję, że ci się spodobał. No i do zobaczenia. Pa!